Cześć. Tematem dzisiejszego odcinka będzie to, jak pozyskać środki finansowe od firmy, która nie interesuje się sportem i nie podpisze z Tobą umowy sponsoringowej, nie zostanie Twoim sponsorem. Pokażę Ci przykład firmy, do której i firm, do których dotarłem, które no, nie zostały sponsorami, dlatego że miały odgórny zakaz, jeżeli chodzi o sponsoring, gdyż to były firmy zagraniczne, umieszczone w strefach ekonomicznych, no ale też również były firmy takie, gdzie, tak jak już wcześniej wspomniałem, no nie były zainteresowane ani sportem, ani reklamą. Podczas rozmów prowadzonych z właścicielami, prezesami tych firm, pytam zawsze też o oszczędności. No i jednym z elementów, biorąc pod uwagę, że firma zatrudniała ponad 1000 pracowników, no była kwestia wody mineralnej na produkcję dla pracowników, którzy tą wodę zazwyczaj piją. Pokażę Ci przykład, jak to zrobiliśmy. Zaczęło się od tego, że jak już usłyszałem, że to jest 1000 osób, które pije dziennie po kilka butelek, poszukałem po spotkaniu producenta wody, z którym porozmawiałem, żeby przygotował mi wodę, na której etykiecie będzie napisane wspieram sport. Dlatego, że chciałem uderzyć w ducha sportowego, żeby też pracownicy widzieli, że pijąc tą wodę wspierają klub sportowy, żeby tutaj wykorzystać taki motyw troszeczkę CSR-owy, czy tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. No i udało się stworzyć taką wodę, no i pokażę Ci na przykładzie, jak to dokładnie wyglądało. Policzmy, żebyście zobaczyli na żywo, jakie są lub mogą być z tego pieniądze. Jeżeli weźmiemy 1000 pracowników, wiadomo, że czasami są różne firmy, jest 200, jest 300, jest 500. Ja to pokażę na przykładzie 1000 osób. 1000 osób piło 3 butelki dziennie wody razy 6 dni, dlatego że praca była od poniedziałku do soboty, razy 4 tygodnie, razy 6 miesięcy i razy 20 groszy, bo tyle umówiłem się na to, że będę miał prowizji od producenta wody mineralnej. Także zobaczcie prosty przykład, w jaki sposób na prostym przykładzie wody mineralnej można pozyskać pieniądze do klubu sportowego właśnie dzięki temu, że zaoferowaliśmy wodę mineralną pracownikom. Wiadomo, że mamy teraz czasy eko, wszyscy szukają rozwiązań, między innymi teraz większość zakładów przechodzi na tak zwane filtry, ale również w tej kwestii można porozmawiać i z tymi filtrami wyjść z propozycją do firmy, która właśnie przymiera się do tego, żeby być eko. W tej firmie, którą pokazałem przykład z wodą, później dzięki tej sytuacji miałem możliwość zaoferowania kolejnych moich obecnych sponsorów, których miałem i tych, których dzięki temu mogłem pozyskać następnych, mając kontakt z tą firmą, firmą strefową, firmą, która zatrudniała, przypomnę, 1000 pracowników. Zaczęliśmy od tego, że jednym z moich klubowiczów, sponsorów był Tartak. Tartak, który robił między innymi palety. W większości firm no, potrzebne są też palety. No i dzięki temu, że znowu wróciłem po temacie wody do między innymi palet, podjechałem z propozycją, że mogę zaoferować mojego tutaj sponsora, klubowicza, który mógłby wyjść z propozycją korzystniejszej oferty. No i była podobna sytuacja. Tutaj tylko będzie prościej liczyć. Firma miesięcznie zużywała 5000 palet. Ja dogadałem się ze sponsorem, z moim klubowiczem, że od każdej palety złotówkę przeznaczy na klub sportowy razy 5000 palet. Łatwo policzyć w tym momencie, jakie dodatkowe pieniądze wpływały mi automatycznie do klubu. I tym rozwiązaniem potem dotarłem z kolejnymi produktami, odzież BHP, transport, firma ochroniarska. To wszystko były firmy, które były już moimi sponsorami, ale część też było takich firm, które dzięki temu dopiero pozyskałem na nowych sponsorów. Także to jest przykład, jak można pozyskać środki finansowe od firmy, która nigdy nie została moim sponsorem. Jeżeli podoba Wam się taki pomysł i chcecie posłuchać więcej, jak inne możliwości są pozyskiwania środków, na przykład ten, który właśnie teraz pokazałem, zapraszam do kontaktu, no i życzę Wam powodzenia w pozyskiwaniu sponsorów.